Tak, na poziomie gminy Linia udzielamy kilka stypendiów, można powiedzieć, grupujemy na stypendia naukowe, na stypendia sportowe, później stypendia socjalne. To jest program, w który wchodzimy już też kilka lat i mogę się pochwalić, że jak byłam radną drugiej kadencji między rokiem 1994-1998, byłam przewodniczącą Komisji Oświaty i wtedy wprowadziłam stypendia dla studentów studiów dziennych, które funkcjonują do dziś. Także nagradzamy zdolnych, młodych i naukowych, i sportowych, i właśnie tych, co są w bardzo trudnej sytuacji i uważamy, że jest to nieoceniona inwestycja na przyszłość. Inicjatywa i aktywność marszałka województwa pomorskiego jest niesamowita. Jestem pierwszą kadencję wójtem i 8 lat byłam zastępcą wójta i już uczestniczę chyba w każdej gali. Zawsze z gminy Linia jest to kilkanaście stypendystów. Kiedyś moja córka też była taką stypendystką. Jest to po pierwsze z dwóch stron bodziec dla tych uczniów, dla tych stypendystów, którzy naprawdę czują takiego powera. Jest to taki bodziec do dalszej nauki, do dalszych starań. Docenienie wszystkich ze wsi. Gmina Linia jest małą gminą i oddalona i proszę mi wierzyć, że jest to taka radość, jakby naprawdę, jakby oni wygrali los na loterii i nie było to na przykład 250 miesięcznie, ale naprawdę co najmniej kilka tysięcy, czyli to jest wykorzystywane na pomoce dydaktyczne, na zajęcia, na wyrównywanie, czyli takich zajęcia dodatkowe z angielskiego, no po prostu kierunek, w którym dany stypendysta jest zdolny. Uważam, że jest to wielka szansa dla młodzieży, a patrząc po ilości stypendystów, gdzie jest to jednak kilkaset, gdzie jest przyznanych, a chyba wniosków jest nawet nieraz i do 2000. Także myślę, że jest taka potrzeba i kontynuowanie to, ujęcie tego w zadaniach Regionalnego Programu Operacyjnego i patrzenie właśnie na kapitał ludzki jako taką bardzo dużą inwestycję jest tutaj godne pochwały, a tym bardziej, że jest to, korzystają z tego wszyscy mieszkańcy, nie tylko Gdańsk, ale jest to miasto, wieś, a proszę mi wierzyć, że ta wieś też jest uzdolniona i przez to ta wieś wyrównuje szanse z miastem. Mamy też szansę po prostu tutaj zaistnieć, nasza zdolna młodzież.